Jesteś na redukcji, idziesz się zważyć i się okazuje, że twoja waga wzrosła. Zaraz wszystko sobie omówimy, czy jest sens się tym przejmować i zobaczycie, jak wiele czynników wpływa na wzrost wagi. Czołem mordeczki, Albatros z tej strony. Dzisiaj odpowiemy sobie na kolejne pytanie, które dokładnie brzmiało, czy jeśli ważyłem 57 kg, a teraz ważę 60 kg, to jest to duża zmiana wagowa. Odpowiemy sobie na to pytanie. Jeśli wam podobają się takie materiały, zapraszam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji i możecie zadawać pytania w komentarzu pod tym filmem, a ja będę starał wam się odpowiedzieć na te pytania. Pozwólcie, że bardziej rozwiniemy ten temat i na początku zaznaczę jeszcze, że wzrost wagi nie oznacza tego, że przybyło wam więcej tkanki tłuszczowej lub mięśniowej. Najczęstszym czynnikiem są po prostu wahania wody. Jeśli ktoś nigdy nie ćwiczył albo wraca po dłuższej przerwie do ćwiczeń, to automatycznie zatrzymuje się mu troszeczkę więcej wody w organizmie. Radziłbym wam po prostu się tym nie przejmować, bo to jest normalne. Organizm sobie zatrzymuje tą wodę, ale to jest woda, glikogen, która wypełnia nasze mięśnia. Sylwetka po prostu staje się bardziej lepsza jakościowo, te mięśnie są okrągłe, bardziej krągłe, także po prostu to jest plus, tylko waga po prostu wzrośnie. Dlatego w tym przypadku radziłbym się po prostu nie przejmować wzrostem wagi. Są również inne czynniki, które powodują wzrost naszej wagi. Czyli na przykład produkty, które spożyliśmy, może po prostu zjedliście więcej produktów, które zawierają więcej błonnika. Może po prostu zjedliście produkty, które są bardziej objętościowe, a mniej kaloryczne i mają dużo wody w sobie. Może po prostu wypiliście więcej wody. Może spożyliście dużo więcej soli. Sól też powoduje po prostu zatrzymywanie wody w organizmie. Zaparcia mogą również wpływać na to, że będzie ta waga większa. Także powinniśmy wtedy spożywać więcej błonnika, pić więcej wody, żeby pozbyć się tych zaparć. Być może masz więcej stresu i brakuje ci regeneracji, więc swój poziom kortyzolu też również będzie wywalony w kosmos i również będzie to wpływać na zatrzymanie się wody w organizmie. Jeśli chodzi o kobiety, to jest również sprawa hormonalna. Do 5 dni przed okresem waga może nawet wzrosnąć do 3 kg i później stopniowo będzie maleć. Jeśli zażywacie tabletki antykoncepcyjne, one wpływają na regulację hormonami, progesteronem i estrogenem, więc estrogeny też mogą zatrzymywać sporą ilość wody w organizmie, więc przekłada się to na wzrost wagi. Jeśli nie podjadasz w czasie okresu, to raczej się tym nie przejmuj, bo po prostu to woda zwiększyła ci się w organizmie, a nie tkanka tłuszczowa. Jeśli macie obsesję na punkcie wagi, to proponuję nie ważyć się codziennie, nawet co tydzień. Zważcie się raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc. Bardziej zwracajcie uwagę na pomiary, na odbicie swoje w lustrze, na swoje ubrania. Bo jeśli się za bardzo zafiksujecie na punkcie tej wagi, to będziecie tracić motywację i nie będziecie widzieć żadnych efektów. Także skupcie się bardziej na pomiarach i na odbiciu lustrzanym. Druga sprawa, jeśli jesteś na masie i twoja waga wzrosła 3 kg, no to bardzo fajnie, że wzrosła, ale zależy, jak wyglądają te 3 kg jakościowo. Jeśli przybyło to w postaci, w większości przybyło to w postaci tkanki mięśniowej, to spoko. A jeśli to w większości był tłuszcz, to nie bardzo. Więc jeśli zmieniły ci się obwody, na przykład w bicku, w klatce wzrosły ci te obwody, a w obrębie talii nie wzrosły ci, można powiedzieć, że była to dobra jakościowa masa. No a jeśli było na odwrót, czyli więcej przybyło w talii, to można powiedzieć, że słabo jakościowa masa. Kolejna rzecz, zależy po prostu, jaki masz staż. Jeśli jesteś początkujący, to te 3 kg to nie jest jakoś dużo, ponieważ początkujący ma większy potencjał do budowania masy mięśniowej. Ale i tak 3 kg to jest ok. Ale jeśli jesteś bardziej zaawansowany i zbudowałeś 3 kg masy mięśniowej, to jest to naprawdę dobry wynik. To wszystko na dzisiaj, mordeczki. Jeśli się materiał podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę,
do subskrypcji i zadawajcie mi pytania w komentarzu pod filmem. Pozdrawiam, widzimy się w kolejnych materiałach. Albatros!